Czwarty mecz, pierwsze zwycięstwo, to chyba może jest dobry prognostyk na kolejne spotkania. Pierwsze zwycięstwo cieszy na tym obozie, tak. Można powiedzieć, że graliśmy agresywnie w tym spotkaniu, w drugiej połowie siedzieliśmy na przeciwnika agresywnie i musieliśmy odrabiać straty. I myślę, że gdybyśmy mieli więcej cierpliwości i zimnej krwi, to na pewno by się skończyło wyższym wynikiem niż tym, co się skończył. A czy to był twój jak do tej pory najlepszy mecz, bo dzisiaj bramka? W Bytowi. Ciężko mnie zaceniać, tak jak mówię. Całą drużyną zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, a wnioski będzie wyciągał trener, a nie ja sam. A czy się zaaklimatyzowałeś w drużynie? Myślę, że tak. A czy po tym, no bo mało zagrałeś w Wiśle Płock, zagrałeś tylko 50 minut w poprzedniej rundzie, czy trudno było ci wejść w ten okres przygotowawczy? Nie, ponieważ ja grałem, cały czas byłem w treningu, byłem w meczach, także nie było tak, że nie grałem, czy trener mnie nie wykorzystywał przykładowo w drugiej drużynie. Cały czas grałem tam i pod koniec jedynie miałem delikatny uraz, którym nie trenowałem i szedłem w okres przygotowawczy gotowy, zdrowy i myślę, że idzie to w dobrą stronę.